Witam Was serdecznie, kłaniam się nisko. Ja już praktycznie po pracy. Odpiekę jeszcze croissanty i inne pyszności. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj temat, jaki poruszę, to jest wojsko. Bo parę komentarzy było. Jarek, gdzie byłeś w wojsku? Co robiłeś w wojsku? Nie powiem Wam, gdzie byłem, co robiłem, bo to jest nieważne. Ale powiem, jaki miałem stosunek do tego, jak to wyglądało, czy chciałem iść, czy nie chciałem. Wasze zdrowie. Moi koledzy migali się od wojska. Ja oczywiście też. Nie chciałem do tego wojska iść. Każdy uciekał. Jak nie szkoła, to szkoła. Jak nie szkoła, to szkoła. Każdy do szkoły chodził, nie? Każdy się uczył. Ja też. No i skończyłem tą szkołę. Miałem 20 lat. 20 lat, to. 2003-2004 albo 2004-2005. To już dokładnie nie pamiętam, bo 20 lat minęło, moi drodzy. 20 lat. Tak strzeliło. No i jeszcze przed wyjazdem, przed pójściem do armii, do wojska, mówię, a pojadę sobie na 3 miesiące, zarobię trochę kasy, żeby jako tako w tym wojsku było, żeby mieć te pieniądze, nie? Żeby nie liczyć na rodziców. I pojechałem na 3 miesiące na plantację tytoniu, pracować na polu, na farmie, Rheinfelden, Niemcy, fajna przygoda, też bardzo miło to wspominam. No i po przyjeździe, po 3 miesiącach, zarobiony, zarobiło się 4 euro na godzinę wtedy miałem, kasa była niezła, śmiać mi się chciało. No i przyjeżdżam do rodzinnego miasta z Niemiec, z miasta Inowrocław, no i po paru dniach przychodzi list, że mam się stawić na WKU, odebrać kartę powołania, tak zwany bilet. Mówię, ja pierdzielę. Mówię, dobra, idę, męska decyzja, chudy jak szczypior, 60 kilo wagi, włosy długie, sprężyny jak Antonio Banderas. Kiedyś takie włosy miałem kręcone. No i idę, mówię, idę odebrać ten bilet, nie będziemy zwlekali, uciekali, przedłużali tego. Mówię, odbębnię swoje i... A wtedy było 13 miesięcy chyba wojska, bo tak skracali to wojsko. Aż zrobili 9 miesięcy i później armia zawodowa. Dobra, idę na to WKU, dostałem ten bilet, 2 tygodnie wolności mi zostało. Mówię, kurczę, pobaluję trochę, spotkania z przyjaciółmi, Jarek, nie idź do wojska tego, zostań z nami, kurczę, ja pierdzielę, pożegnania, kurczę, jakbym jechał co najmniej na jakąś wojnę, nie? Dobra, przyszedł ten dzień, że trzeba było jechać, spakowałem swoje rzeczy, pożegnałem się z wszystkimi, no i wsiadłem w pociąg i pojechałem, nie? Taki byłem, mieszane uczucia miałem, bo człowiek się naoglądał tej kawalerii powietrznej, taki kiedyś leciał serial dokumentalny o wojsku, nie? O kawalerii powietrznej. I mówię, kurczę, udawane to chyba takie, no zobaczymy jak to będzie, no i wysiadam na dworcu, idę bezpośrednio prosto do jednostki, zostało mi tam chyba ponad 2 godziny, mówię, idę do jednostki, co będę krążył, jak głupi, mówię, zimno, bo to była jesień, mówię, idę do jednostki, jestem na tej ulicy, gdzie jest jednostka, wchodzę do biura przepustek, podaję bilet, no i każe mi gościu usiąść, jakiś tam starszy szeregowy, czy kapral, nie pamiętam, i za chwilę wchodzi koleś z długimi włosami i z gitarą, nie? I też daje bilet, a ten kapral mówi, a ty człowieku, co z tą gitarą tu robisz? Weź, masz ją komu oddać, to ją oddaj, bo i tak ci Zarek nie będziesz mógł, to nie jest obóz harcerski, pamiętam to, że nie będziesz mógł mieć gitary tutaj. No dobra, gitarę mu zabrali, czy ktoś tam mu ją wziął, nie pamiętam dokładnie, bo to 20 lat minęło, moi drodzy. To, co pamiętam, wam opowiem, tak pokrótce. No i zaprowadzili nas do fryzjera, nie? I na łyso. Mówię, ja pierdzielę, tak zgolili mnie, jak teraz jestem, nie? Teraz jestem przyzwyczajony, bo taka fryzura, niestety włosy tracę i taka fryzura z przymusu, można powiedzieć, ale się tym w ogóle nie przejmuję. No i ogolili mnie na łyso, tego kolesia z tymi długimi włosami też na łyso, wyszedł tego fryzjera i płacze chłop, jak dąb, rockman, coś w stylu Ryśka Rydla, tak wyglądał, nie? Rockman, skóra, tu jakieś łańcuchy, nie? Spodnie skórzane, płacze,
płacze, mówi, gdzie są moje włosy? Chciał sobie te włosy schować do reklamówki. Mogę sobie schować te włosy do reklamówki? Ta pani pozwoliła mu te włosy schować do tej reklamówki i tam dał komuś te włosy i te włosy zostały przekazane jego matce, czy ojcu, czy bratu. Tymi, co byli z nim przed jednostką. Zanim do niej wszedł, nie? No co? Idziemy po ciuchy. Dali nam ciuchy. Jaki numer? 42. Masz 43, wymień się z tamtym. No i dali nam te ciuchy i każdy się ze sobą wymieniał. No i przyszło czas na kolację, pamiętam. Kasza, czyli żużel, jak na to mówili. Kasza z jakimś czymś podobnym do mięsa. Boże, jakie to było ohydne, pamiętam. Masakra, jakie było tam niedobre jedzenie. O matka, ale człowiek głodny. Zagryzał chlebem. Jakoś się ratował, nie? Pierwsze 3 miesiące była tragedia. Huki, krzyki, bieganina. Boże, ja normalnie do ubikacji nie szedłem, tylko biegłem. Wszystko biegało się. Ja to jakoś to przeżyłem, ale niektórzy to płakali. Targali się na własne życie. Takie chłopy jak Dąba, słyszałem tam w nocy, pomiałkiwali sobie, płakali. No, załamani byli tym wszystkim, nie ogarniali, nie? A ja po prostu, tak jak mi kuzyn powiedział, który jest zawodowym żołnierzem do dziś, mówi, Jarek, nie wychylaj się, każe ci pompować 10 pompki. I mówi, tobie dadzą spokój, bo nie będziesz się stawiał. Zajmą się tymi, którzy się stawiali. No i tak było. Ci, co się stawiali, mieli przegwizdane. A ja tam 10 pompek, pykłem 10 pompek. Jakoś to przetrwałem, te 3 miesiące. Po 3 miesiącach przenieśli mnie do innej jednostki, do jednostki lotniczej. I tam już inny świat, inna kultura. Tu wariaty, 3 miesiące, a tu nagle spokój, cisza. Spokój, cisza, zajęcia normalne. Wiadomo, dyscyplina jak to w wojsku, zbiórka w dwuszeregu, tam marsz, inne pierdoły, wymarsze, ćwiczenia, taktyki, ale już z takimi żołnierzami, powiem wam, takimi, co mieli do nas szacunek, z kulturą. Ja wiem, że na początku tacy kaprale muszą tam cię pocisnąć, żeby ogarnąć tyle 200 chłopa. 200 chłopa przyszło, pamiętam wtedy, do tej jednostki. To muszą jakoś to ogarnąć. No i moi drodzy, przeżyłem to wojsko. Cieszę się, że byłem. Pozdrawiam wszystkich kolegów, z którymi byłem. Czekajcie, czy się to nagrywa. Nagrywa się. Wszystkich pozdrawiam. 2003-2004 albo 2004-2005 bym musiał zajrzeć. Rzucę wam parę fotek z wojska. Takie, co jestem bez broni, bo większość człowiek te zdjęcia sobie robił z tym kałaszem. Z kałaszem, z glauberytem, z innymi tam broniami, które miałem przyjemność sobie poużywać, postrzelać. Fajna przygoda. I wspinaczka, i wszystko tam miałem. Miałem fajne wojsko. Fajne wojsko miałem. A gdzie byłem, to nieważne i nie piszcie w komentarzach. Możecie sobie zgadywać. Naprawdę przeżyłem, tak można powiedzieć, taka przygoda życia, nie? Bo nigdy więcej nie doświadczę tego. No i później byłem jeszcze 4 razy w rezerwie. Na ćwiczeniach, na strzelanie lubiłem chodzić, bo sobie zawsze z kałasza postrzelałem. Co do jednostki lotniczej, a jednostki lądowej, nie? Takiej. Różnica. Stołówka, jedzenie. Jak poszedłem do jednostki lotniczej, tak dobre jedzenie było w porównaniu do tamtego, że masakra. Tylko zawsze tego jedzenia było mało. A najlepsze było to zawsze, że jak stałem na końcu, to nie zdążyłem zjeść. Ten, co pierwszy wszedł, kapral, najadł się, wstaje, jak on to mówił, wstają, zdają, wychodzą. Czyli te tacki trzeba było zdać, a ja 2 klopsy w buzi, jednego klopsa, jednego gryzę. Pamiętam, szybko drugiego klopsa w pajdę chleba, jakiś tam papier był, w kiedę i tak człowiek sobie radził, bo inaczej byłeś głodny, nie? No trzeba było sobie kombinować, chleba zawsze było pod dostatkiem i tym chlebem się człowiek zajadał, nie? Naprawdę taka szkoła życia, że teraz powinno być takie szkolenie. Nie mówię takie jakieś tam roczne, tylko po prostu takie 3-miesięczne, żeby obycie z bronią, żeby ten młody człowiek wiedział później, jak użyć tej broni, jak w razie czego, w razie W, jakby coś się stało, nie? Ostatnie miesiące byłem w Inowrocławiu, w jednostce też lotniczej i było całkiem fajnie. Moi drodzy, dziękuję wam, że jesteście. Tak bardzo szybko powiedziałem tą historię, bo nie mogę wszystkiego tam mówić, nie będę zdradzał, bo po co? To jest niepotrzebne.
nagrywam telefonem i tak zerkam. Fajna przygoda, polecam młodym, żeby się zgłaszali na ochotnika, bo teraz jest inaczej, chociaż ja żadnej fali, żadnego jakiegoś tam tyrania mnie przez jakieś tam psychiczne, fizycznie, to wiadomo, nie? Jakieś tam darcie japy, pompki, biegania, taktyki, czołgania, no to tam to przeżyłem, nie? To wiadomo, to jest wojsko. Wojsko takie jest, nie? Jeżeli będziesz miał okazję, młody człowieku, iść do wojska, to idź, posmakuj sobie tego, postrzelaj, pomaszeruj. Fajna sprawa, naprawdę. Fajna sprawa i wojsko ludzi zmienia, nie? Mnie tam trochę zmieniło, taki bardziej wyciszony się stałem, dyscypliny nabrałem. I tyle, moi drodzy. Taka opowieść krótka, mam nadzieję, że się podobała. Przepraszam Was, że wszystkiego nie mogę powiedzieć, bo nie mogę. Życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia. Szczęścia i zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jeżeli możesz, subskrybuj, zostaw łapkę w górę i ślad po sobie w postaci komentarza. Trzymaj się, na razie, cześć!